z szybkich informacji na dziś. Powrót do treningów, jak wiadomo, co oznacza powrót do treningów. Druga sprawa, no, trener był ze mnie dumny. Dieta od czwartku, dzisiaj mam ostatni dzień, kurwa, jedzenia gówna, jest pizza. I będzie ta, kurwa, takie petardy sadzę, zabiję każdego, kurwa. W sensie, nie w grze komputerowej, tylko w oktagonie, ale... Wiadomo. Tak, tak, to też jest powrót, widzowie, do blanciorów, bo zamiast szlugów mam palić blanty, ale to od czwartku. Tak mi trener kazał. Podpiszesz profil. Naprawdę. No, ale czekaj, bo jeszcze mam petarda filmik Xtentaciona ostatni, kurwa, mało się nie zesrałem wczoraj, jak to czytałem, jak ta emotka XQC takiego, kurwa, no to zaraz jeszcze. No, ale okazało się po... Jezu, Paulina, ty kaszlesz! Jakim prawem ty, kurwa, kaszlesz? 30 stopni jest. Kurwa, każdy jest zdrowy. No, kiedy Xayo wraca? Ogólnie, widzowie... To najprawdopodobniej nigdy. Razem z moją ekipką robimy plan Tour de Poland, gdzie będą meetingi z widzami. Na tych meetingach będziemy robić fajne rzeczy. Z kim? Chodzi o tego rudego, tego co nie umie mówić. Ale bardzo lubię Lewusa akurat. I w sumie kto tam jeszcze jest? Widzowie, jak ktoś nie może odpalić sponsorowanego streama, bo go hejtują, to wpierdolmy reklamkę na YouTubka. O tak, to co lubię. Ale wiecie co jeszcze lubię? Sekcję komentarzy. Na przykład. O, w ogóle gościu Malukiego na awatarze. Trochę beka, że w momencie, w którym spadły zasięgi, skończyły się krosy z Ameryczką i Botes już nie mówi Pierogis i nie tańczy z polską flagą w tle, tylko trzeba grać w ligę z dinozaurami, żeby utrzymać dealę. No niestety. Tak jakby to tak brzmi, nie? Postreamuj 2 miesiące na wyższym poziomie, reklamuj wszystko jak leci, nie? Że jakby wcześniej były super streamy. A tak jakby było cały czas to samo. No chyba, że super stream to jest jak Botes mówi Pierogi, no to ja też zaraz możemy, kurwa, znaleźć jakąś streamerkę. Ja tutaj nawet mam jakąś panią kandydatkę dobrą. I możemy jej napisać tak. Hello, can you say Piero... Cześć, jak się... Pierogi. Ej, kurwa, to jednak jest naprawdę trudne, akurat skończyła streama, jak ją chciałem Dobra, to nie jest takie proste. Please, say pierogi, Koli. Say something. Oh, it's a Japchan? Japchan? How you doing? Cześć, powiedz pierogi. Can you say... Pierogi? Haha! What does it mean? Woo, ale dymy, kurwa! Nie dostał płyty ekipy? To powinien być szczęśliwy, bo to giga gówno jest. A, zobaczysz gruba kurwo te fanarty. No i na taką wiadomość to trzeba zareagować. Patrzcie, to nie wygląda jak ja w ogóle, ty. Ale nawet ładne, to jeszcze w tym kapeluszu. Jeden do jeden? Dobra. O, tu wyglądam jak... Nie! Ja tu wyglądam jak emotka deszcza jakaś. W chuj podobnie, ty. To zajebisty fanart. Dziękuję za ten fanart. O! Ja przecież też kurwa hita wyświetliło mi się na YouTubie. Poproszę. O, a to jest fajny Wysocki. Wygląda jak jakiś chłopiec z placu broni albo coś. Fajne to. A co? Tutaj wyglądam fajnie, bo szluga takiego grubego. Ale tutaj trzeba zaznaczyć błąd. Ja palę cienkie papierosy, jak mężczyzna, a nie grube, jak jebana dziwka i śmieć. O, jak on ma się odpalić, jak on nawet po robocie od razu do łóżeczka i śpi, widzowie. Tutaj ma muzykę motywacyjną puszczoną. Dobra, jedziemy z tym. Co wziąłeś? Happy Meal, a co? A daj frytkę. Sam se mogłeś kupić. A jaką masz zabawkę? Robina. Uuu, też chcę taką. Ale to moje. Ale twoja była ostatnia. To twój problem. Ej, masz kubusia czy... Jabłuszko. Jabłuszko, a co? Bierze się tylko kubusia. Bardź, relaks. Dzięki Dominik, jesteś świetny. Ja nie wiem, czy ja jakoś od ciebie wiele wymagam. Twoim jedynym obowiązkiem jest się kuźwa uczyć.
by pani mnie musiała wzywać do szkoły i pokazywać takie oceny? Kurwa! Czy ja tak wiele muszę od ciebie wymagać? Twoim jedynym obowiązkiem jest, kurwa, nie dodawanie filmików na TikToka. Już by wszystko byłoby w porządku, kurwa, na świecie. To nie, musisz, kurwa, zarażać. Zjedźże na prawo i skończ przekrzać, kurwa. To już dzisiaj. Aha! A więc to zasadzka? Nie, Kizo jest taki głupi, że to jest chuj. A w sensie głupi, nie napierdalaj mnie. W takim sensie, że śmieszny. Aha! A więc to zasadzka? No śmieszne. Szeryf! Wracałem na jebany do chaty, strzałem do butli, rano mi się chce pić jak skurwysyn. Ja myślałem, że mam normalną wodę przy łóżku, bo ja nic nie pamiętałem z poprzedniego dnia. Wziąłem łyka i od razu, kurwa, się zżygałem. Ja nie wiem, Luki, ja nie wiem czasami naprawdę z tobą, czy to jest, kurwa, prawda. Ja mam nadzieję, że ty to robisz pod publikę. Po prostu modlę się do Boga. Tak, to pod publiczkę było. Modlę to się do Boga, że to był żarcik pod publiczkę. To było tak. Ty! Luki, jak smakują szczyny? No powiedz, kurwa, ja nigdy nie piłem. No powiedz. Co? No jak smakują szczyny? No powiem ci... Jak ale słone, się... słodkie, kurwa, nie wiem, gówne smakują. Nie wiem, ja byłem najebany, nie określę ci tego, ale kurwa, smak taki, że od razu się zbełtałem. No od samego zapachu, kurwa. Ale nie, kurwa, to tam... To zależy. Sytuacja wygląda. Bo na przykład takie szczyny, co ci dzień w butli posiedzą, to jeszcze są do zwąchania. Jeszcze do wypicia. No nie wyjebałbyś się raczej po takich, ale takie, co siedzą już... ale takie, co już 2 tygodnie w butli zamknięte, kurwa, gdzieś tam się tarzają, to jak otwierasz, to już naprawdę chyba samo bym bolał wyglądać. Nie wyjebałbyś się od takich. Kurwa. Jak on by spadł na pierwszym odcinku, to wtedy posłużył jako przykład, że tak się nie robi. A on się wpierdala Olszana coraz do inne budynki. Ma trawę, więc jak spadnie, to się nic nie stanie. Ja się nie będę odzywać. Ja pierdolę, ja to mam lęk wysokości, ja bym nie potrafił. Ja pierdolę. Prawie 100 metrów. Wlot rzekł tu w niecałe 9 minut. Wyobraź sobie, że ten się wspina na taką wieżę, a później w aplikacjach pogodowych pokazują jakieś cyklony. Jak to? To ma taki wpływ? Nie! Jestem, kurwa! Ej! Nie! 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 Kurwa, no pierwszy raz jestem na tej mapie, nie wiedziałem, widzowie! Drugie miejsce miałem! Drugie miejsce! Ej, Michałek. No? Widzowie pod balkonem prosili, żebym pozdrowił Wojtka. Nie róbcie tak, widzowie. Zaraz znowu będzie raścik popularny, widzowie, bo w Stanach mają ten serwer dla streamerów reaktywować, w sensie zagraniczką. To u nas też będą chcieli zagrać. I na takim serwerze Rasta to mogę nawet zagrać ze wszystkimi. Chyba że Mandzio i inni wymyślą znowu, że jest jakaś strefa roleplay, kurwa, i się nie pizgamy, to wtedy ich pierdolę. Ale tak to mogę zagrać ze wszystkimi. Odpalimy se Mandzia tutaj na drugim monitorku i będziemy go śledzić. Tak będzie wyglądał nasz gameplay. Pa to! Ci nasi akcja, sąsiedzi pod tylko w chuja nas umieją pa, zrobić. Kurwa, jak pod Anglią napierdalają. O, mój pradziadek walczył pod Monte Cassino podobno. Tak? No. Gdzieś tam ma grób we Włoszech. Ty, bez kitu, Luki, wyobraź sobie, że jak wtedy właśnie ci artyści, pisarze, dziennikarze, że to dzięki nim, wiecie, że przetrwało te polskie pismo, że jakieś były polskie gazety dalej i wiersze, powiedzmy, jakoś w podziemiu były. To wiecie, co by było w tych czasach? Influencerki, hashtag Wolna Polska by dodawały pod zdjęciami na Instagramie, tak by było.
No Polska ma najgorsze położenie geograficzne z całej Europy. No jest tragedia, kurwa. Nie ma gorszego. Niemcami, a Rosjanami, kurwa. Jedni nas chcieli całe życie wyruchać i drudzy. Chujowo się zrespiliśmy, no co ci mogę powiedzieć? No nie ma żadnych gór, ani nic takiego. No jak? Mamy góry, mamy morze. Po prawo, po lewo masz? Na dole masz. No ta, no niby ta. Nie, no co ty, Luki, gadasz? Widzowie nie rozumieją, o co ci chodzi. Ja też w sumie nie wiem. No żadnych górzastych terenów do obrony państwa takiego, wiesz. Żeby się rozstawić, jak ktoś się najeżdża. Dobra, kurwa. W każdej grze strategicznej masz coś takiego, że jak stoisz na górze, kurwa, to twoje wojska mają bonusy zawsze. A te, co stoją na dole, to mają zawsze w pizdę. Każdy grze tak ma. Ja pierdolę, takiego argumentu się nie spodziewałem. Będziesz mi pierdolił, że na czystej polance, kurwa, da się ograć chłopa, co stoi na górach.